Dzień dobry, witam wszystkich widzów festiwalu Etiuda i Anima w internecie, w Polsce i na całym świecie. W tym roku forma online'owa, mam nadzieję, że w przyszłym roku już fizycznie. Za nami seans pierwszy konkursu Anima.pl. Ze mną na łączach nasi goście, pan Kajetan Pochylski, pani Kajetanie, proszę się przywitać. Dzień dobry. Pani Karyna Piwowarska, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I pani Anita Kwiatkowska-Nachwi. Witam. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że Państwo do nas dołączyli w formie online spotkania. Nasze dzisiejsze spotkanie rozpocznę może od pana Kajetana Pochylskiego, który stworzył animację Ostatnie Kino, którą mogli Państwo zobaczyć. Animacja, która opowiada historię dziadka, pradziadka Jerzego, bo to pana syn, tak podejrzewam, jest narratorem tej animacji, opowiada historię właśnie pradziadka Jerzego, który jeździł z ostatnim kinem oświatowym po Polsce i jego historia kończy się tym, że no, jego pracę ucina pojawiająca się wszechobecnie telewizja. Tak. Ten film to tak naprawdę jest taka opowieść rodzinna, która de facto, to moja babcia uważa, że to było ostatnie kino oświatowe. Natomiast ja tego celowo nie sprawdzałem, żeby nie było takiego, wiecie Państwo, zgrzytu, jakby się okazało, że jednak to nie jest to ostatnie kino, ale to nie jest tak naprawdę istotne. Tworząc ten film, chciałem właśnie poruszyć tą rodzinną historię i do tego filmu zaangażowałem tak naprawdę większość mojej rodziny, począwszy od babci, która jest tam najstarsza, mojego taty, który wcielił się w rolę dziadka Jerzego, bo dziadek no, nie żyje już. No i syn, który tak naprawdę był inspiracją do powstania tego filmu, bo to się zaczęło tak, że kiedyś właśnie wyciągnąłem ten projektor mojego dziadka i zacząłem wyświetlać bajki na ścianie. On miał wtedy, nie wiem, 4-3 lata i po prostu był szał i mówię, kurczę, fajnie by było jakby zrobić coś z tym, zrobić jakiś film, ale wtedy jeszcze nie wiedziałem, jak to ugryźć. No i po czasie pojawiła się koncepcja, żeby zrobić film, który de facto nie będzie takim typowym filmem, tylko będzie poruszał temat, który trochę mnie irytuje przy robieniu filmów, że jest brak tej takiej manualności i chciałem właśnie stworzyć taki film dosyć manualny, bo wszystkie te klatki zostały przetworzone najpierw cyfrowo, a później każda klatka była dotykana ręcznie. Manualny, tutaj ma pan na myśli pana zaangażowanie w ten film, tak? Żeby właśnie fizycznie móc tak, odcisnąć swój odcisk palca na tym filmie. Tak, żeby to było po prostu właśnie połączenie tego filmu z plastyką i ja skończyłem rysunek i to jakoś tam we mnie zostało, że po prostu no, ten rysunek czy malarstwo gdzieś tam ma swoje miejsce, a przy robieniu filmów czy to komercyjnych, czy jakichś dokumentów, no to nie ma niestety tej właśnie manualności, tego dotyku, tej materii plastycznej.
No właśnie tutaj na początku też tego filmu wyjaśnia pan, na czym polega technika wykorzystana w filmie Ostatnie Kino. To jest właśnie połączenie, tak jak pan zawiera właśnie takie wyjaśnienie, połączenie techniki filmu dokumentalnego i klatek malowanych i rysowanych ręcznie. 7200 klatek powstało w ciągu całego filmu, tak? No 7000 bądź też tam troszeczkę więcej, bo niektóre z nich nie zostały wykorzystane. Niektóre to po prostu były jakieś tam też próby, rzeczy, które zacząłem później ścinać, żeby ten film miał tam swoją jakąś dynamikę, żeby go się oglądało, więc tam jeszcze sporo klatek wyleciało, więc tam 7200 około jest tyle w filmie de facto. A tak naprawdę cały film był właśnie zrobiony tak, że był najpierw nakręcony kamerą cyfrową, później te klatki zostały drukowane i cała taka oto matryca, a następnie na to przychodziły dwie warstwy. Warstwa rysunkowa i warstwa malarska. Zaraz zobaczę, czy ja to dobrze złożę. Warstwa malarska, więc to była dosyć żmudna praca, ale właśnie była sens połączenia tego, co stare i nowe, wydaje mi się, że też został tu zachowany i tu się też troszeczkę łączy z tą historią przedstawioną w kinie, bo te pokolenia, które tam występują, no w połączeniu tworzą coś wartościowego i wydaje mi się, że właśnie połączenie technik cyfrowych i analogowych jest taką wartością. Myślę też, że udało się panu uzyskać pewien dystans i to jest też coś, co wprowadza humor do tego filmu i też go odciąża od tej od tego, czym może być film dokumentalny, że tymi czarno-białymi zdjęciami możemy tutaj obciążyć tę historię, a jednak te rysunki bardzo szybko, pulsacyjne, się pojawiające na klatce, przypominające właściwie rysunek dziecka, możliwe, można to tak interpretować, że pana syna, to dobarwia tę historię i pozostawia widza właśnie z takim puszczeniem oczka. To znaczy tak, bo zamierzenie, to tutaj oczywiście rysunki nie są dziecka, tylko moje, ale nawiązanie takie do tego właśnie takiego szybkiej notacji, takiej właśnie troszeczkę idącej w jakąś stronę takiego rysunku prostego, nawet czasami może prymitywnego, naśladującego coś, bo tutaj są odrysowywane kontury, zaznaczone plamy, no w tą stronę idzie i rzeczywiście to miało troszeczkę za zadanie, żeby nawiązać do tego rysunku dziecka, ale jeszcze dla mnie ważne były te przetwarzania wszystkie właśnie z tej cyfry na analog i z powrotem, bo de facto też ten film został zapisany na taśmie filmowej i wyświetlony z tego projektora mojego dziadka, więc tu jest kilka takich rzeczy, które były jakąś tam przygodą i tak mam nadzieję, że się złączyły w całość. Czyli to brzmi tak, jakby na potrzeby tego filmu musiał pan dla siebie stworzyć swoje własne autorskie patenty, żeby film mógł powstać. Troszeczkę tak. Ten film jest też częścią mojej rozprawy doktorskiej i stąd też duża wątkowość w tym wszystkim. Jeszcze nawiążę... No a poza tym to jeszcze taki akurat w stronę też Krakowa, bo inspiracją do tej plastyki był Antoni Szczak, który z Krakowem jest dosyć mocno związany. No myślę, że tutaj to nawiązanie do Antoni Szczaka jest bardzo widoczne i ono się od razu też nasuwa, szczególnie, że tworzy pan film, który przypomina trochę kroniki filmowe i też przypominają w estetyce i humorze, wydaje mi się, kroniki non-kamerowe Juliana Antoni Szczaka. Jest to nawiązanie
dosyć oczywiste, ale powiedziałabym, że nie jest to kopia. W sensie jest to dosyć sprytne, nawiązanie do tej estetyki. W sensie, że wydaje mi się, że pana humor, który pan proponuje w tym filmie, fajnie koresponduje z Antonim Szczakiem, a nie jest właśnie tym przełożeniem jeden do jeden. I dlatego... Bo to jest wyzwanie, prawda? Bo Antoniż jest takim klasykiem, który... z którym ciężko się mierzyć też. Tak, tak, tak. A ja też zawsze się boję, robiąc film, żeby to nie było na siłę takie śmieszne, bo no bo po prostu... Zawsze się tego boję, że będzie to trochę takie zbyt naiwne, ale no tutaj mam nadzieję, że udało się to stworzyć, coś takiego, co ma ten humor i nie jest to taki humor na siłę. No już takie, że tak powiem, taki odzew po kilku festiwalach, projekcjach mam, więc się cieszę, że widz no to tak odbiera, bo wiecie, no to stworzyć jakiś humor w filmie jest bardzo, bardzo ciężko i ja nie wiem, nie mam tego w swojej naturze, ale mam nadzieję, że tu się to udało. No, no tak, to prawda, właśnie żeby był szczery i niepretensjonalny, prawda? Myślę, że nasi widzowie się zgodzą tutaj ze mną, że humor, który zawarł pan właśnie w ostatnim kinie, jest bardzo naturalny, a to może wynika może z tego, że my jako odbiorcy czujemy się bardzo swobodnie w pana filmie, z tego względu, że odsłania nam pan bardzo swoją osobistą historię, historię swojej rodziny i też osoby, które się pojawiają, bohaterowie, czyli prababcia Krystyna, która w ogóle ma przepiękne oczy i też jest to bardzo pięknie zaznaczone w tym filmie, bo ona jest nakręcona, tak jak pan wspominał, cyfrowo, prawda, jako w formie filmu dokumentalnego i to jest niesamowite, że jej spojrzenie bardzo przyciąga widza, pomimo tego, że wokół wszystko drga, że właśnie ten rysunek się pojawia, te plamy barwne się zmieniają, to ona jednak cały czas przyciąga uwagę widza i my wtedy podążamy za tą jej opowieścią. Takie spostrzeżenie, to dziękuję za nie. Jeszcze takiego nie było. Jeżeli chodzi o te rozedrganie, to ja się właśnie tego troszeczkę bałem, czy po prostu to nie wykończy widza, ale no, oglądając ten film, ja już nie miałem totalnie dystansu, bo go po prostu, wiadomo, jak się coś robi, to pewnych rzeczy się już nie zauważa, pewne rzeczy się wydają jakieś takie wyolbrzymione, a takie nie są, więc ja już troszeczkę na czuja ten film robiłem. Zresztą myślę, że każdy z twórców, jeżeli robi coś swojego, już nie ma w pewnym momencie takiej, że nie wie, czy idzie w dobrą stronę, czy idzie w złą, bo po prostu no, najlepiej wtedy to chyba zostawić na jakiś czas i spojrzeć na to po chwili, to pewne rzeczy się zauważa. Ale właśnie to rozedrganie, to od samego początku się bałem, że będzie po prostu nie do zniesienia, że po prostu ludziom rozsadzi oczy, głowy i w ogóle, ale nasze oko, no jest ten pierwszy moment, to jest takiego przyzwyczajenia oka do tego obrazu, a później wydaje mi się, że jest już okej, przynajmniej też taką zwrotkę miałem, że tak to się ogląda. Inną rzeczą była, bo ja ten film mam cały w ogóle w takim segregatorze narysowany na tych foliach, ale inną rzeczą, którą zauważyłem już po czasie, kiedy już przeglądałem te materiały, to kolor, który tam się pojawia, który był totalnym przypadkiem, to tam nie jest nic zamierzonego. Chciałem po prostu zachować tą żywą kolorystykę,
Ale sceny, które kręciłem, jedne kręciłem latem, jedne kręciłem zimą, jedne jesienią. I ta kolorystyka, która tam jest zawarta, to później jak sobie to rozłożyłem, te wszystkie folie, mówię, kurczę, to odpowiada tym porom roku, które się pojawiły, w których po prostu to robiłem, czy obrabiałem ten dobór kolorów. Tak się układał. Dziękuję panu bardzo. To był dzięki również. Kajetan Pochylski, Ostatnie Kino. Dziękuję. Przejdziemy do rozmowy z naszym następnym gościem, panią Karyną Piwowarską, która stworzyła wspólnie z Jakubem Wrońskim film, animację Kobieta z kamyczkiem w sercu. Dzień dobry jeszcze raz. Jest pani z nami. Cześć. Dzień dobry. Film... Przyznam się, że animacja, na którą się państwo zdecydowali, wydaje mi się, że była sporym wyzwaniem scenariuszowym, bo film, który miał przybliżać postać właśnie Janiny Ipochorskiej, współzałożycielki magazynu Przekrój, jest trudny, chyba trudno przedstawić życiorys całej osoby w taki sposób, żeby on nie był dydaktyczny jakoś, ale żeby zaciekawił, zaintrygował, nie przytłoczył też tą historią. I wydaje mi się, że państwu się to udało właśnie. To bardzo dziękujemy. Pierwszym urokiem powstania tego filmu był artykuł Ewy Pawlik o Janinie Ipochorskiej. Bardzo bogaty, piękny, długi. A kolejnym krokiem było dorysowanie do tego historii, czyli skrócenie, adaptacja artykułu i sprasowania tak wielu informacji do chyba 20 minut albo 10, nie pamiętam. A czy może pani powiedzieć, ile rysunków powstało do tej animacji? Właśnie żałuję, że nie policzyłam, ale spory stosik. Bardzo dużo. Powiem, że najwięcej w moim życiu... narysowałam rysunków do jednej sprawy. A całą animację, jak długo państwo tworzyli? To w wyniku mojej niezdarności dość długo, gdyż najpierw rysowałam te wszystkie rysunki, a potem to już poszło w miesiąc. No, to sam proces animacyjny, tak? Czyli jakby kwestie przygotowania, bo tutaj współpraca z Jakubem Wrońskim, to może też może przybliżmy ją, jak ta współpraca między państwem wyglądała, bo pani była autorką rysunków, a pan Jakub Wroński później animował pani rysunki. No tak, czyli artykuł Ewy Pawlik przetworzyłam w swojej wyobraźni, narysowałam rysunki i udałam się po pomoc do Jakuba Wrońskiego, który jest i znanym rysownikiem, i bardzo dobrym fachmanem. I on sprawił, że to wszystko rusza. A bardzo prostym sposobem na Photoshopie to zostało robione, czyli te rysunki były przesuwane. Mhm. Właśnie, ale charakter tej animacji uważam, że jest bardzo ciekawy i świetnie oddaje sam charakter czasopisma, bo oglądając tę animację, mamy takie poczucie, jakbyśmy oglądali ożywione czasopismo, że nagle właśnie te postaci, ta estetyka, którą dobrze znamy z kart Przekroju, nagle ożyła i odpowiada nam przed oczami historię. Tak, bardzo się cieszę, ale to wyszło w sposób naturalny, gdyż zawdzięczam to przypadkowi, bo się urodziłam w Krakowie. Byłam tam karmiona krakowszczyzną, czyli piwnicą pod Baranami i teatrami i kinem. Dużo zawdzięczam panu Zmudzińskiemu, który prowadził fantastyczny klub filmowy Rotunda. I potem znalazłam się w Przekroju, a Przekrój gromadził wielu rysowników i ludzi kultury, sztuki. Posmakiem tych wszystkich ludzi twórczości była, tak to rozumiem, lwowskość, galicyjskość, specjalne poczucie humoru. No, też klasa ludzi przedwojennych. I bardzo wiele ciekawych biografii, fantastycznych osobowości, historii tych ludzi, którzy przewijają się przez nasz krótki filmik, są bardzo bogate w sztukę, więc miałam tyle do wyboru cudownych dzieł, które powstały
w umysłach albo pod ręką fantastycznych osobowości, że można było przebierać. Mhm. A dlaczego akurat zdecydowała się pani na ten jeden artykuł i tę akurat postać Janka Myczek? A filmik zawdzięczamy Fundacji Przekrój. Pomysł upadł ze strony Przekroju. Chyba pomysł wymyśliła Zuzanna Lewandowska. Ten filmik to miały być proste ilustracje pod tekst. Takie rysowane na żywo, że rękę widać. Ale ja się tego bardzo przestraszyłam, gdyż bałam się przyłapać kamerze na błędzie, gdyż jakiś perfekcjonalizm mnie krępuje. I pomyślałam, że lepiej będzie to zanimować w taki jak najbardziej prosty sposób, właśnie tak jak to zrobiliśmy dzięki Jakubowi. Tak, czyli prostota zmusiła mnie do wykonania tego prostego filmu. Prostota i nieumiejętność, paradoksalnie. Myślę, że nie jest to widoczne w animacji, bo animacja wydaje się bardzo, po prostu jest dopracowana, a ten ruch, który jest dosyć uproszczony, ruch animacyjny, ja odbieram jako celowy, dlatego też wspomniałam o tym, że jest to ożywione czasopismo, jakbyśmy po prostu powycinali fragmenty z Przekroju, te wszystkie motywy graficzne, które przecież są rozmieszczone na kartach Przekroju i je zanimowali właśnie poklatkowo i to takie, ta animacja przynajmniej we mnie wywołuje takie poczucie, taki odbiór. Tak, jest wiele rysuneczków, na przykład Teatrzyk Zielona Gęś, rysuneczki Ipocharskiej, rysunki Mariana Ajlego, rysunki Daniela Mroza, Wiśniaka, Macedońskiego. Albo są troszeczkę przerysowane, albo są ich styl był inspiracją do moich rysuneczków. To też jest ciekawe, jak bardzo charakterystyczny jest ten styl przekrojowy, bo nawet gdybyśmy nie mieli sama animacja nie była podpisana, że jest to film inspirowany postacią, współzałożycielką tego czasopisma, to i tak byśmy to rozpoznali, mam takie poczucie, że ta estetyka już jest jakoś tak w nas wpisana, że jak się zobaczy po prostu taki charakterystyczny rysunek na białej, no nie wiem, właśnie cienkopisem czy piórkiem na białej kartce, to od razu przychodzą skojarzenia z Przekrojem, co jest z jednej strony na pewno przyjemne, że tak łatwo można rozpoznać tę estetykę, a z drugiej strony może być też dosyć obciążająca, jeśli chcemy wymyślić coś nowego. Tak, no to są dwa końce tego samego kija. Albo my, artyści, tworzymy ten fantastyczny zbiór zwany Przekrój, albo Przekrój trochę stwarza nas, już nie wiadomo. No tak, tak. Zresztą w samym filmie pojawia się, to jest chyba puenta tego filmu, czyli mówi się, że Janina Ipochorska umarła na Przekrój. Czyli w pewnym sensie gazeta ją i stworzyła, i pożarła. Pożarła, no właśnie. Więc... No tak. Wszyscy jesteśmy heroiczni i nasze drobne rzeczy, po których nie spodziewamy się efektu, jak się je wszystkie skompresuje i pokaże w większej całości, okazuje się, że są czynami heroicznymi. To mi daje takie pocieszenie, że może jeżeli ja będę cierpliwie rysowała swoje proste rysuneczki, to też kiedy to się wszystko zbierze, to nagle będzie coś heroicznego, tak jak fistaszki albo jak człowiek kreseczka, że z najprostszej rzeczy można zbudować, budując to konsekwentnie, coś znaczącego. No poruszyła pani, wydaje mi się, w kontekście animacji bardzo ważny wątek dotyczący pracy, jakby wkładu pracy i poświęcenia, jaką animator wkłada w swój film. Często nie zdajemy sobie sprawy, że czasami animacje, które trwają po 5 minut, trwają tak długo i wymagają stworzenia tylu rysunków, których nawet nie jesteśmy w stanie zliczyć. I to jest tytaniczna praca, którą trzeba wykonać. Sama sobie nie zdawałam z tego sprawy. Chociaż obserwowałam brata przy pracy. On jest absolwentem tej samej szkoły co Jakub.
No to rzeczywiście oni pracują na 3 minuty filmu po parę miesięcy. Tylko że to są to jest 3D, bo ja się na tym nie znam. Ale to jest praca jest gigantyczna. Ale na przykład każdy mały rysuneczek, prosty, też jest dużą pracą, bo każdy mały rysunek to jest uproszczeniem tej całej komplikacji życiowej. Więc ja się staram wszystko uprościć i jak za bardzo przesadzę w tym upraszczaniu, no to wychodzi banał. Więc szukam balansu, żeby to nie był banał, ale żeby to było coś mówiącego. Bardzo ciekawa gimnastyka umysłu. Wszystko jest gimnastyką umysłu. Cieszę się, że mogę tak się gimnastykować w taki lekki sposób, czyli korzystając tylko z kartki i z piórka. Nie muszę używać motyki, koparki i gdzieś się przebijać przez jakieś tunele. To ciekawe, bo teraz to, co pani opowiedziała, właśnie sugeruje, że praca animatora jest przede wszystkim, tutaj zwracamy uwagę na technikę, ale dzieje się też w głowie, tak? Czyli właśnie w takim naszym w nastawieniu twórcy do materii, nad którą przesiaduje. Tak, czasami długo się wydaje, że artysta nic nie robi, a on upycha w głowie te wszystkie obrazy, żeby one się ułożyły w ciąg, który będzie wyraźny na tyle dla niego, że będzie umiał te wyobraźnie przerysować. I to już od zręczności pióra czy pędzla zależy wynik tej pracy. To może być Picasso, to może być jakiś Matejko, a to może być prosty rysuneczek, ale chyba mechanizm pracy jest ten sam. Teraz też czasy sprzyjają uproszczeniu, tak mi się wydaje, że na tle jaskrawości i huczności wszystkiego, to coś bardzo prostego bardziej zatrzyma uwagę rozpędzonego umysłu niż coś takiego wielkiego, jakiegoś gigantycznego. Czyli ma taki dobrze się skoncentrować. Przepraszam, tutaj przerwałam. Czyli ciekawe, czyli oczyszczenie tego pola widzenia i ograniczenie tych wszystkich efektów też miałoby uspokoić percepcję współczesnego widza, tak? Tak to pani odbiera? Tak, ja się dobrze czuję z tak zwanym z pustą przestrzenią, czyli wszystko trzeba zacząć od tego, że wszystko wyrzucasz. Bo przecież jak patrzy się na życiorys Ipohorskiej, na życiorys Ailego, które były splecione, stworzyły rodzaj związku, takiego romansu na miarę czasów, nie wiadomo czego się chwycić. I co jest tajemnicą między tymi ludźmi, a co można pokazać, co można zasugerować. No umysł zaczyna świrować. I wtedy, ale wtedy pojawia się ręka, która jest bardzo ograniczona w swoich możliwościach i sama to sortuje, gdyż pewnych rzeczy się nie da narysować, a te, które wychodzą samoistnie, no to te są mile widziane. Bardzo pani dziękuję. Naszą dyskusję zakończymy takim podsumowaniem właśnie, że animacja, jej język wymaga pewnych skrótów myślowych właśnie, budowania symboliki. Bardzo dziękuję pani Karina Piwowarska, kobieta z kamyczkiem w sercu. Dziękujemy. Przejdziemy do naszego ostatniego gościa podczas tego panelu, seansu pierwszego konkursu Anima.pl. Pani Anita Kwiatkowska-Nachwi. Jest pani z nami? Jeszcze? Jest. Dzień dobry jeszcze raz. Jestem. Dzień dobry. Pani Anita stworzyła animację Srebro Ryb, która jest takim właśnie animowanym teledyskiem do utworu zespołu Odpoczno. Łódzki zespół, który właśnie łączy kilka różnorodnych technik, muzykę improwizowaną, rockową, polską muzykę tradycyjną. I w kontekście pani propozycji i pani animacji jest to ciekawa kombinacja, bo jeszcze pani wprowadza inną kulturę zupełnie, Basho Matsuo, który jest przytoczony na samym początku tej animacji, czyli japoński poeta, mistrz haiku, który właściwie otwiera tę animację. Może przytoczę tutaj tę króciutką sentencję, króciutki tekst.
Lśni w wodorostach srebro ryb, lecz dotknięte zniknie na pewno. To są te słowa, które otwierają nam te animacje. Tak, tą kulturę Japonii wprowadzam nie do końca ja, bo jest to część tekstu utworu. Ten utwór jest w ogóle bardzo ciekawy pod tym względem, że on łączy polską kulturę ludową i gdzieś kulturę japońską, ponieważ łączy tekst przyśpiewki z regionu opoczyńskiego z haiku. To no pierwsze, a drugie... Tak, tak, proszę kontynuować, przepraszam. Ten utwór jest to właściwie utwór taneczny, a jednocześnie przez to połączenie z japońskością jest jednocześnie taneczny i refleksyjny. I to było moje główne zadanie przy tworzeniu obrazu do tego utworu, żeby jednocześnie tą refleksyjność i taneczność spróbować oddać. Mhm. Tutaj pani animacja zaproponowana właśnie do utworu zespołu Odpoczno miała dosyć trudne zadanie uchwycenia tajemniczości wody, mam takie poczucie, i właśnie poprzez kolorystykę, którą pani proponuje, technikę, którą pani zastosowała właśnie w tej animacji, ta tajemniczość jakoś, wydaje mi się, jest właśnie tam zachowana, że to srebro ryb, które gdzieś czeka na nas na dnie morza, oceanu, jest przykrywane przez wodorosty i ta animacja, mam takie poczucie, jakby miała na celu właśnie zachowanie tej tajemnicy, co jest bardzo ciekawym efektem. Ja bardzo lubię w filmie dochowywać tajemnicę i pozwalać widzowi uruchomić wyobraźnię i zostawiać takie pole do tego, żeby mógł do tego obrazu dołożyć swoją własną warstwę interpretacji. I mam nadzieję, że udało mi się to tutaj zrobić. Natomiast powiem może troszeczkę o technice, bo nie wiem, czy to widać, ale jest to animacja plastelinowa. No właśnie, o to chciałam zapytać, bo rzeczywiście można się pomylić, że wydaje się ona malowana w całości, ale są takie momenty, które sugerują, że czuć fakturę tej plasteliny. To jest bardzo ciekawe. Udało mi się odnaleźć taki rodzaj plastelinowej techniki, w której po prostu plastelina jest do dołu i to pozwala traktować ją właśnie bardziej jako, przepraszam bardzo, traktować ją troszkę właśnie jak farbę. Jeśli to światło nawet przyłożymy trochę zbyt blisko, że tak powiem, to ona się w ogóle roztapia i można sobie w niej zupełnie mazać, tak jak w farbie. Natomiast ten efekt, na którym mnie zależy, to właśnie przez to światło dość specyficznie ustawione, gdzieś zaciera się ta materialność i pojawia się taka delikatna tajemniczość. I przy tym możliwości animacyjne są nadal takie jak plasteliny, czyli można niesamowitą płynność obrazu zachować. Mhm. Czy mogłaby pani jeszcze powtórzyć, bo niestety w pewnym momencie nam przerwało, jakby mogła pani, mówiąc o tym, jak ta plastelina jest umiejscowiona właśnie na planie, jak pani nad nią pracuje. Mówiła pani, że ona jest jakoś przytwierdzona do pulpitu, tak? Czy mogłaby pani to powtórzyć? To znaczy, zazwyczaj w animacji plastelinowej po prostu mamy jakąś przestrzeń, na której mamy plastelinę i świecimy to tradycyjnie z góry. Natomiast ja tą plastelinę układam na szkle i robię rodzaj takiego reliefu poświetlonego od dołu, czyli tak naprawdę to, na co patrzymy, to jest negatyw. Tam, gdzie jest tej plasteliny dużo, będzie ciemność, natomiast tam, gdzie jest jej bardzo mało, ona jest przezroczysta i dążymy wtedy do światła. Mm-hmm. No jest to bardzo ciekawe, ja przyznam szczerze, dałam się nabrać, bo wydawało mi się, że cała animacja jest malowana, a pojawiają się takie momenty, kiedy ta plastelina jest bardzo namacalna, że mam takie poczucie, że mogę ją złapać i jakoś samemu ją kształtować, więc jest to dla mnie zaskoczenie, że właśnie w całości jest to animacja plastelinowa, bo animacje plastelinowe chyba zazwyczaj nam się kojarzą przede wszystkim z animacją, gdzie plastelina jest wykorzystywana do stworzenia pewnej formy, jakiejś postaci może, nie w sytuacji, kiedy właśnie można ją rozetrzeć, traktować jako bardziej materię płynną, jak właśnie to pani zrobiła.
Tak, to można przyznać, że zastosowałam tę technikę zupełnie odwrotnie niż zazwyczaj się to robi. Natomiast są tam też sztuczki, to znaczy są tam elementy animowane poklatkowo, to znaczy po prostu obiekty, które te różne wirujące, tańczące stwory abstrakcyjne, to jest też animacja poklatkowa, która jest tam włączona. Właśnie wspomniała Pani o tańczących stworach. Tworzenie animacji pod muzykę jest, wydaje mi się, też sporym wyzwaniem, bo to tutaj animator musi być, jest w pewnym sensie podległy tej muzyce, dla której właśnie tworzy animację. Podległy jest tej atmosferze tej muzyki, ale również rytmowi, który ta muzyka narzuca. Czy czuła Pani tutaj jakieś ograniczenia właśnie z tej strony, czy raczej to była symbioza, czyli nie walczyła Pani z tym rytmem narzuconym przez muzykę? Dla mnie to, że jest muzyka i ten rytm jest określony, jest bardzo pomocne, bo w tworzeniu animacji najtrudniejsze jest właśnie odnalezienie rytmu. Rytmu w ruchu, i szczególnie przy takich formach lekko abstrakcyjnych. I to, że ten rytm już jest, istnieje i po prostu należy się wsłuchać, włączyć do niego i oddać go w animacji, to jest wręcz ułatwienie. A proszę powiedzieć, jak nawiązali Państwo współpracę wspólnie, Pani z zespołem Odpoczno? Czy to była ich propozycja skierowana do Pani, czy Pani sama wyszła z inicjatywą na stworzenie właśnie animacji pod muzykę? Gdzieś wszystko spotyka się w Opocznie, jak nazwa zespołu sugeruje. Są oni tam zakorzenieni. Ja w tym miasteczku mieszkałam przez wiele lat. I dlatego zależało im na tym, żeby ktoś, kto jakoś zna ten region, jego specyfikę i też tej muzyki ludowej, nasłuchał się w dzieciństwie, właśnie dla nich utwór stworzył. Natomiast współpracowałam wcześniej z kapelą Kożuch, która składem zazębia się ze składem kapeli Odpoczno. Dla nich zrealizowałam teledysk w technice poklatkowej i to jest gdzieś po prostu kolejny etap współpracy. Tutaj ten utwór, na który Państwo się zdecydowali, który Pani zanimowała, ma bardzo ciekawie się buduje, bo zaczyna się od właśnie bardzo wolnego budowania napięcia właśnie do takiej atmosfery i rytmu, gdzie rzeczywiście widzimy te gładzące powierzchnie morza, wodorosty. Później robi się bardziej tanecznie, skocznie. Ten rytm jest mocniejszy i tutaj zdecydowała się właśnie Pani na te cykly, ruch zapętlony, cykle zapętlone. A później znowu powrót właśnie do takiego bardzo gładkiego, spokojnego ruchu, takiego falowania właśnie jak w wodzie. To jest też ciekawe kompozycyjnie wyzwanie. To chyba było najtrudniejsze w tym utworze, pogodzenie tej płynności, zmienności, która jest dość intensywna, i określenie jakichś kierunków w ruchu. Tam też jest w warstwie tekstowej, przechodzimy od wody do nieba i do chmury i z powrotem dość gwałtownie kilka razy. I to było dla mnie najciekawsze, żeby do tego się dopasować. No właśnie, to też Pani zaznaczyła, że tutaj zmieniają się te perspektywy. Zaczynamy od perspektywy wodnej, głębinowej, później wyskakujemy w przestworza, w niebo i później powrót znowu do morza, do oceanu. Ciekawe jednak, że te granice między tymi światami właściwie się zlewają, że działają właściwie jak odbicia lustrzane, że są jakoś wspólne i razem. Tak. Ciekawe jest to, nie wiem, jak mogę skomentować. Moim pierwszym pomysłem na to, jak pokazać tą wspólność i spójność, była po prostu kobieta na huśtawce, która moczyła nogi w wodzie, więc myślę, że w dobrą stronę od tego pierwszego skojarzenia udało nam się pójść, żeby ten świat jednak trochę odtrywializować.
Dobrze, dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Pani Anita Kwiatkowska na chwilę rozmawiałyśmy o animacji Srebro Ryb. Dziękuję również moim pozostałym gościom, panu Kajetanowi Pochylskiemu, pani Karynie Piwowarskiej, z którymi miałam przyjemność porozmawiać na temat animacji, które wystąpiły w seansie pierwszym konkursu Anima.pl na festiwalu Etiuda i Anima. Bardzo Państwu dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Nada di.